Jeżeli chodzi o tę politykę historyczną obecnego rządu, ja myślę, że ona jest jednak jakoś niespójna. To znaczy, z jednej strony z całą pewnością jest postawienie na pewne obszary historii, takie na przykład jak żołnierze wyklęci, tak zwani żołnierze wyklęci. Z drugiej strony jednak ustami choćby swoich intelektualnych elit, to znaczy Andrzeja Nowaka, ta obecna ekipa mówi, że no ale pluralizm w podchodzeniu do historii i pamięci historycznej jest też potrzebny i dlatego kończymy na przykład dyskusję na temat Muzeum II Wojny Światowej. Więc jest pewnego rodzaju niespójność tutaj. Ja bym powiedziała, że jasne, że Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku dochodziło do władzy z tymi hasłami wszystkimi, no a teraz my będziemy mówić o tym, o czym nie mówiono, nie można było mówić. Czy nie mówiono, to jest już zupełnie inna sprawa. Natomiast w tej chwili można obserwować przynajmniej w zachowaniu samych polityków pewnego rodzaju normalizację. Co innego, jeżeli chodzi o prawicowych publicystów, bo tutaj niektórzy, no właśnie, bo tutaj niektórzy jednak dopuszczają się mocno idących radykalizacji, tak jak na przykład w przypadku tejże dyskusji o Muzeum II Wojny Światowej. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.